Cześć, on tour dzisiejszego Poli TV. Zaczynamy od spotkania z Adrianem Chmielarzem na ostatnim Pyrkonie. Zobaczcie, co słynny polski twórca odpowiedział zapytany o to, co zamierza robić jego nowe studio po skończeniu obecnego projektu, czyli The Vanishing of Ethan Carter. Zakładając, i to jest wielkie if, że gra się spodoba, to tak naprawdę wcześniej mamy dwa wyjścia. Trzy wyjścia. Możemy nic z tym fantem nie zrobić i możemy robić następną grę po prostu. Powiedzieliśmy, to jest historia od A do Z, bo ona jest zamknięta. Tutaj nie będzie specjalnych wątpliwości i jakichś takich teasowania sequeli. W związku z czym to jest zamknięta całość i teraz możemy robić kompletnie coś innego. Istnieją takie dwie możliwości kontynuowania tego. To jest kwestia tego, czy postać głównego bohatera, Ethana Cartera, czyli detektywa o tej jednej nadnaturalnej zdolności wizualizowania śmierci, czy robimy dalsze jego przygody, czy też może robimy coś pod szyldem, jak to się nazywało, był taki serial w latach 60. Twilight Zone, tego typu antologię, czyli zaczynamy pod wspólnym szyldem Midnight Tales, Midnight Detective, cokolwiek, zaczynamy budować takie gry, które będą opowieściami z dreszczykiem po tym właśnie szyldem. To jest oczywiście fajne, bo wtedy można też sobie robić transmedia, może komiksy, filmy, seriale, czy cokolwiek innego rodzaju gry można próbować zrobić. To jest kwestia tego, co jest dla ludzi atrakcyjniejsze. Mnie osobiście jarają, nie jest obojętne, bo mnie jarają obie te rzeczy jako idea. Natomiast co wolą ludzie, bo tu trudno powiedzieć. Takie antologie, nie wiem, czy dzisiaj jest na nie zapotrzebowanie. Jakiś czas temu na Poligami prezentowaliśmy już wywiad z pracownikami Quantic Dream. Teraz mamy dla Was coś dodatkowego. Krótką wycieczkę po studiu, po którym oprowadzi nas sam David Cage. So, thank you for being here and let's start with the ground floor of the company. Nasza firma jest już całkiem wiekowa. W maju będzie obchodzić 16 urodziny. Aktualnie pracuje tu 180 osób, a dla porównania przy Heavy Rain było to około 100 osób. Więc prawie podwoiliśmy liczebność od tamtego czasu. W tym miejscu siedzą graficy, ludzie od dekoracji i środowiska gry. Mamy tu też zespół odpowiedzialny za efekty specjalne, który przy tym projekcie jest całkiem spory. A także ludzi odpowiedzialnych za serwery. Może to niezbyt porywające, ale bez nich tak naprawdę nie da się zrobić gry. Zajmują się wszystkim związanym z bazami danych i tak dalej. Najbardziej wyjątkową rzeczą w Quantic Dream jest to, że wszystko robimy sami. Używamy własnej technologii, silnika i narzędzi, mamy własne studio nagraniowe, a także dział odpowiedzialny za motion capture. Ok, możemy iść wyżej. Jesteśmy na drugim piętrze. To było jedyne piętro, którym dysponowaliśmy w czasie prac nad Heavy Rain. Tam mamy nasz własny dział kontroli jakości, to około 10 osób testujących grę, a także producentów, operatorów czy ludzi odpowiedzialnych za rozgrywkę. Wszystko to programiści składający grę w całość. A dalej także dział odpowiedzialny za animacje, całkiem duży, bo mamy ich sporo, a także ludzi od narzędzi programistycznych, o tam. I to w zasadzie tyle. A na koniec prezentacja Dead Island Riptide, którą odwiedziliśmy. Jeśli marzyliście o tym, by zmienić się w zombie, to teraz dowiecie się mniej więcej, jak to zrobić. Charakteryzacja zombie, wbrew pozorom, nie jest dość prostą charakteryzacją. Używam do tego profesjonalnych kosmetyków zazwyczaj, chociaż każdy może sobie również zrobić taką charakteryzację sam w domu. Są bardzo różne tutoriale na YouTubie czy w internecie, można znaleźć bardzo dużo tego typu filmików. Jednak swoje inspiracje czerpiemy bardzo często z książki o medycynie sądowej, jak również z internetu, z filmów typu Świt żywych trupów czy tym podobnych. Do charakteryzacji używamy bardzo często profesjonalnych kosmetyków, takich jak lateks czy silikon do robienia różnych efektów specjalnych. Można się tego nauczyć oczywiście w szkole charakteryzacji, którą kończyłam oczywiście. Taka szkoła trwa około 2 lat, jeśli jest to studium, ale już zaczynają się pojawiać w tym kierunku również studia licencjackie.
Najtrudniejsze jest właśnie obycie z kosmetykiem, który zawsze specyficznie się zachowuje. Musimy znać jego zachowanie właśnie, to jak trzeba go nałożyć czy wykorzystać. Na początku charakteryzacji zawsze robimy bazę, czyli nadajemy skórze kolor zombie, czyli używamy produktów o barwie zielonej, białej, szarawej. Do wymodelowania często są to również ciemniejsze. Później używamy efektów za pomocą lateksu czy silikonu. Oczywiście używamy również sztucznej krwi, robimy różne zadrapania, rany postrzałowe czy rany kute, cięte, a także wypływający mózg.